Witajcie z tej strony. Rzecz jasna, Starkej. No i widzimy się w Graveyard Keeperze. Od ostatniego epizodu nie zmieniło się za dużo. Jedyne, co mogę wam powiedzieć tak znacznie, to już zmieniło się to, gdyż iż ponieważ zaczynam się plątać. No najprościej w świecie nie pamiętam, co ja żebym miał robić, a co nie. Wiem, że na pewno czas zarobić, więc mamy trochę wina. Jak widzicie, ostatnio chyba zrobiłem, mamy jakieś inne rzeczy i miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby zarobić na pozwolenie na handel. Dzisiaj jest dzień, w którym normalnie spotkalibyśmy wąsza. A jako, że teraz musimy dla niego udekorować podziemia, to w sumie nie ma, uda się nic za bardzo z nim zrobić. Natomiast jutro jest Inkwizytor, którego musimy przekonać do... Jak to się nazywało? Naprawa ogrodzenia. A wiecie co? Chyba to zrobimy sobie nawet. Czemu nie? Dobra. 6 kamienia, 10 gwoździ, 10 desek. Da radę ogarnąć. Wierny chce się wyspowiadać. Dobra. Mamy opowieść, mamy inne rzeczy. Nic jakoś znacznie ważnego, ale jednak... I teraz tak. Zezwolenie na handel potrzeba 50 srebra. Nie, arystokracja wymaga papiery arystokratyczne i jakieś tam inne rzeczy. Pewnie będą niestety wymagane. No ale jakoś sobie poradzimy. W takim wypadku, kiedy już ogarnęłem te wszystkie cuda. Ile mam pieniędzy teraz? 24. Trochę mało. Ale ogarniemy pomalutku, po kawałku. Aż w końcu się załatwi wszystko. Ja bym się zajął podczas dzisiejszych zajęć trochę. Przesunęło mikrofona i ta zdecydowanie był za daleko. Miejmy nadzieję, że słyszeliście mnie i tak w należycie dobry sposób. Dobra. Tak więc teraz zobaczmy. Ukrzyżowany szkielet. Dwie srebrne dynie, dwie czaszki. Dobra, no jak mówię, dwie srebrne dynie, dwie czaszki i cztery pale i będę miał wszystko. Oczywiście czaszek nie ma, więc... W sumie dopóki nie zdobędę trupów albo jakiegoś innego źródła czapek... Jakich czapek? Czaszek. To nie ogarniemy nic, więc no. Po co idę tędy? Albo o mnie wiedzieć? Nie. Dobra, jak mówiłem, rozkojarzony jestem. Dalej nie pamiętam co i jak. Jeszcze chyba 12 też żab trzeba złowić, ale... No łowieniem żab to ja się zajmę się kiedy indziej, więc no. Więc idziemy. I też... Tak jeszcze ogłoszenie główne. Na prośbę tam w sobie jednej osoby, z którą ostatnio dyskutowałem trochę o wielu sprawach. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy i zobaczymy, czy lepiej się będzie oglądał, gorzej. No wiecie, jak tam będzie. Czyli nie będziemy celować 40 minut, czy tam 30 par, a max 30, optymalnie 25. Może naprawdę jest lepsze rozwiązanie. Na pewno dla mnie czasowo lepsze. Ale nie wiem, jak będzie z oglądalnością i jakością, też można powiedzieć, pośrednio tego wszystkiego. Dobra, 20 butelek wina. 12. Złóż ofertę. Dziękuję bardzo. Więc jak widzicie, jest dobrze. Gorzej tylko, że mamy też złote wino, które... No nie nadaje się do sprzedaży. Ale cóż. Dobra. To w sumie coś jeszcze miałem tutaj załatwić, czy nie? Chyba tylko wino na obecny moment. W takim też wypadku wracamy. Teraz znowu mogę powiedzieć, że mikrofon jest, jak przesunąłem, trochę za nisko. O, od razu lepiej. No, więc wracamy i próbujemy ogarnąć chyba. No właśnie będzie, jeśli spróbujemy ogarnąć właśnie... No chyba to wino, żeby szybko zarobić, kupić papiery handlowe i na następny tydzień być gotowym. Tak, chyba najlepsze rozwiązanie. No i przy okazji, jako że jutro jest dzień Inkwizytora, to trzeba będzie też postanowić ogarnąć parę innych rzeczy i... No jasne. Nie ma tu wina. W sumie winogron nie wina, bo ja jełop wspaniały nie posadziłem. Standardowo po prostu jak coś ja się ruszę, to zawsze muszę zepsuć. Ale cóż. Tak już urok bycia mną, więc tak. Marchewki chyba nie są jakoś szczególnie potrzebne. Ale można zebrać, można już przygotować dostawy dla osła.
Z jednej grzelnotki 12 marchewek. Nawet dobry wynik. Teraz jeszcze, gdzie ja chowałem to wszystko. Dobra. Zaraz się sprawdzi, to powinno być dobrze. I jak jeszcze tu jestem, to przygotuję chyba 6 kamienia, czy tam 8, nie pamiętam. 10 gwoździ, czyli trzeba dorobić jeszcze. Już 9 gwoździ robię. Nieźle. I strasznie szybko. Okej, kamień. I deski. 10 desek i 6 kamienia, albo 8, więc wezmę dla bezpieczeństwa. 8. I pora właśnie teraz załatwić to, co znalazłem, czyli tego płota. Jak już płot będzie ogarnięty, to się zajmiemy innymi rzeczami. Może jakoś ten odcinek wyjdzie mimo skróconego czasu. Dobra. Wepchałem ile się dało marchewek. Mam bodajże chyba na teraz na kilka turupów. W sumie kilka. 70 to chyba 5 za jednego bierze, czyli 14 trupów. I teraz uwaga, uwaga, jednak 6. A ja wziąłem 13 gwoździ. I tyle? Serio? Już? Myślałem, że coś trzeba będzie machać tym kill-offem. Czy co to tam jest? Kamienne ogrodzenie. Pewnie jeszcze bardziej polepszyłoby to jakość, więc tak. 24 polerowanego, 2 rzeźbione, 12 zaawansowanych. Dobra, więc 24 najpierw polerowanego i 2 rzeźbione. Nie będzie to łatwe, ale wierzę, że damy radę. Ja ci mówiąc, jakoś będzie ciężko, ale się to zrobi. Dobra. Zaczynamy od rzeźbionych. Czyli w sumie rzeźbiony nie będzie problematyczny pod żadnym względem, jak tylko właśnie zrobimy już te. Niestety trzeba pojedynczo. Nie to chciałem. Nie, Jośku, nie no. Ja chyba wszystko umiem dzisiaj zepsuć. Dobra, od razu lepiej. Zrobię wszystkie i będziemy się widzieć już, jak będzie wszystko ogarnięte, bo w sumie zanim to się zrobi, to minie dużo czasu. Nie chciałbym wam aż tak zabierać, no, odcinka na rzecz najprostszego w świecie wyrabiania kamieni. No, no dobra, robota jak widzicie już się kończy pomału. I przy okazji chciałbym też ogłosić jedną rzecz. Okazuje się, że nie będzie tak dobrze jak myślałem, bo w sumie proszę, dłuta pomału się kończą, co jest no niepocieszające. Ale na szczęście, jak widzieliście, zrobiłem sporego zapasa wtedy i okazuje się być on cenny. Tak więc idziemy do Inkwizytora, przekonać go, czy no, czy uwolni, do uwolnienia, nie czy uwolni. Od uwolnienia tej całej cyganki, jeśli się uda, to potem załatwimy kolejne rzeczy i kolejne, no i tak dalej, aż w końcu będzie dobrze. Więc tak, rozmawiajmy. Aha. Spójrz tylko na ten namiot. Świetnie, ludzie będą zachwyceni. A ty pewnie zarobisz mnóstwo pieniędzy. Tak, mój panie. Wiesz, na początku uważałem, że jesteś jakiś podejrzany, że mogą być z tobą problemy. Miałem także takie dziwaczne uczucie, że tu nie pasujesz. Ale wygląda na to, że się tu dobrze zadomowiłeś. Robisz to, co ci się powie. A zysk jest dla ciebie... wszystkim. A, dobra. Myślę, że dla kogoś takiego jak ty znajdzie się miejsce w budowanym przez nas świecie. Świecie, jaki zbudujemy w mieście. Świecie najczystszej wiary. Ach, przyjdzie dzień. Przyjdzie dzień. Zbiera się publiczność. Rób, co do ciebie należy. Ja też będę robił swoje. I się pominęło coś. W sumie nawet nie wiem, co się stało, skoro nie mam ani bufetu, ani piwa. Znaczy tych ani burgerów, ani piwa. Chyba jednak coś się zepsuło, ale dobra. Dobra,
Z pewnością mogę udowodnić ci, że można powierzyć mi opiekę nad wzgórzem wiedźmy. Tak. Być może przyjdzie dzień, kiedy wezmę cię na nauki jako inkwizytorskiego ucznia. A więc w czasie będę oczekiwał twoich meldunków. Mhm, i wam macie wmęta. Aha. Czy możecie wypuścić więziącą gankę? Nie mam w zwyczaju tego robić. Uczynię jednak wyjątek. Jej znajomi narobili okropnego rabanu przy mojej kwaterze. I w sumie nie wiem, czy coś zepsułem, czy nie. Ale... no. Jakby nie było, udało się załatwić kwestię inkwizytora. Więc teraz tylko, co tam jeszcze miałem. W sumie idziemy po trochę kamienia. Potem z tym kamieniem idziemy oczywiście ogarniać standardowo rzeźbiony kamień i w ogóle gładzony, polerowany, wszystko. No rozumiecie, o co chodzi. Musimy zbudować nowe ogrodzenie. Po czym tylko 12 zaawansowanych części, które też raczej problemem wielkim nie będą, więc... no damy radę. Damy radę osiągnąć dzisiaj spory sukces. I w sumie dzięki temu sukcesowi dowiemy się też coś może o tamtej kobiecie. Tej całej z tą... jest ponoć córką tego naszego astrologa, czy astronoma. Dalej się nie orientuję, które było prawidłowe. No, jak już ogarniemy to, to znowu dowiemy się czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. I w sumie odcinek będzie w miarę sensowny, miejmy nadzieję. Bo jednak jak tak patrzę, to... jeszcze trochę czasu jest do końca. No a proszę, zrobiliśmy już sporo nowości. I prawdopodobnie zepsuliśmy jakiś... ten event. Mhm. 8 kamyków. Dziękuję bardzo. Nie chciałem tego dodawać. Dobra. Teraz ile mam wygłodzonych? 20. Potrzeba 24 wygłodzone same w sobie. Czyli co, obraciliście 4. I 5, bo w sumie tam z wygłodzonego powstanie 2 rzeźbione. Nawet tego nie będę przewijał, już zrobimy to wszystko na wizji, powinno być dobrze. I pewnie energii zabraknie. Ale energia teraz nie problem, jak mamy to wino, jak widzicie. Więc tak, jedna dawka rzeźbionych kamyków, już się robi się. Dziękuję bardzo. Teraz tak. Zwykły kamień niepotrzebny, można odłożyć. Kamienie te zaawansowane już mamy. Teraz jak tylko z tymi częściami zaawansowanymi mamy 5. Potrzeba 12. Czyli mogę nawet zrobić tyle. Będzie 9. Jeszcze 2 porcje tych części trzeba będzie zrobić. A żeby zrobić tamte, trzeba zrobić podstawowe. Które oczywiście w kieszeni nie ma miejsca. Czemu ja trzymam chleba. No, w kieszeni. Przecież teraz tylko na winie będę żył. A, no tak, bo się nie mieścił. Oj, średniawo bym powiedział. Na nic nie ma miejsca, wszystko się nie mieści. Dobra, to jest coś, co tak naprawdę nie potrzebuję na obecny moment. Gwoździe w sumie mógłbym odłożyć. Ej, coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że nie potrafię myśleć momentalnie. Dobra, 9, 4 części, bo niestety nie można zrobić 3. No i będzie dobrze. I mamy dzień, w którym musimy iść już do naszego dziadka z wieży, astrologa właśnie. Bo chyba tak się nazywał. Jak zwykle. Dobra. A póki jeszcze jest chwilka, to lecimy właśnie szybko załatwić już jeszcze nowszy płotek i... w sumie mógłbym jeszcze załatwić trupka, póki go mamy. To w sumie jest takie też... póki go mamy, to nie będę mógł nic zrobić innego, ale... dobra. Czaszka. Bo to jest podstawa teraz wszystkiego. Krew, tłuszcz, no i będziemy mieli jakieś tam wszystko załatwione. Ja z tego naszego gościa naprawdę pijaka niedługo zrobię, jak to wino cały czas będzie chlał. Dobra. Przyzwoity. Przyzwoity trupek. Gdybym był szybszy, to może by był jeszcze lepszy. Ale nie ma co narzekać, mamy dobrego trupa. Po raz pierwszy od dawna.
Dwie czerwone niestety trzeba będzie zniwelować, ale tymi porządnymi rzeczami, które oferuje są trup, jestem w stanie łatwo nadrobić. Dobra, to trupek pochowany. I teraz tak, kamienne ogrodzenie. Kolejny achievement, Stone Fence. Chyba nie daje to żadnych nowych punktów jako tak samych w sobie, ale no, robi wrażenie. Teraz następny płot. No i jak na złość nie ma. Chociaż może daje. Dobra. Jak widzicie, już byłem przygotowany na takie ewentualności. I spamiłem sobie dużo wszystkiego, co tutaj mam do zrobienia, więc tak. Ogrodzenie. I teraz to. No i dalej niestety nie jestem w pełni w stanie wykorzystać potencjału tych truposzy. Ale spokojnie, niedługo się to zmieni się. Teraz tak, ekwipunek pusty, klejemy jeszcze jedno winko, bo czemu nie? Osiem niedługo przywiezie kolejnego trupa, niestety. Zresztą w sumie nawet dobrze, bo wiecie, no dla węża i innych rzeczy będzie łatwo coraz to ogarnąć, ale no niestety, bo będę musiał tu wracać, chociaż wolałbym ogarnąć inne całkowicie zmienne rzeczy. Ale no, i tak jest dobrze. Więc idziemy. I w sumie już nawet nie wiem, co mam mówić na obecny moment. Poza tym, że miejmy nadzieję, że gra się okaże płynniejsza niż się obawiam, że niedługo będzie. Jak patrzę na to, ile biskup oczekuje ode mnie to wszystko, to może być trochę problemów. W ogóle tak też mnie zastanawia jedna rzecz. Bo z jednej strony jest Inkwizytor, który mówi o nowym świecie czystej wiary i w ogóle, a z drugiej strony mam tego biskupa całego, który no bądź co bądź jest taki, wiecie jaki jest, taki niepodchodzący poważnie do sprawy i w ogóle uważający się za, można powiedzieć, żywego Boga wręcz. I zastanawiam się, czy oni są jakoś ze sobą powiązani, czy oni są z tej samej religii, czy dajmy na to właśnie biskup trzyma starą, a inkwizytor niby w imię starej, ale służy nowej wierze, bo chce zniszczyć stary i w ogóle, dobra. Twoja przyjaciółka jest wolna, dobra. Porozmawiałam z Lordem Inkwizytorem, twoja przyjaciółka jest wolna. Miałem rację, jest twoim przyjacielem, a więc musisz być tu ważny. Powiedz mi zatem o Esmeraldzie. Gdzie jest twoja siostra? Najpewniej daleko, daleko stąd. Wiele lat temu trafiła na statek umarłych. Ale miała dziecko, nieprawdaż? Tak, córkę. Kiedyś była moją dumą. Teraz przynosi mi tylko wstyd. A więc żyje? Tak, żyje, ale zdradziła własny lud. Zdrada... Zdradziła nawet pamięć o własnej matce. Co zrobiła? Aha, sprzedała ostatni dar swojej matki. Wyzbyła się własnego dziedzictwa. I po co? Rządzy. Przez impertynencję. W mieście znana jest jako panna wdzięczka. No czyli proszę, moja teoria była prawidłowa. Nie powiadamy jej prawdziwego imienia już od wielu lat. Okej. Czyli proszę, jestem jednak mądrzejszym jełopem niż mi się wydawało. Jednak dobrze myślałem, że o to chodzi. Skoro właśnie mówili o tym talizmanie i o wielu innych rzeczach, tak w sumie wszystko naraz, to było jedyne logiczne wytłumaczenie. Czyli ten talizman trzeba będzie odzyskać, tylko jak się pewnie okaże, nie dla niej, a dla siebie. No ciekawe, ciekawe. No chyba, że nagle się okaże, że samemu Bob sobie zrobi. Ale to jest kwestia na przyszłość i poruszymy ją, jak już będę wiedział co i jak. Na póki co biegnijmy, póki jeszcze dziadek astrolog siedzi. To do dziecka Esmeraldy. Esmeralda miała córkę. Moją córkę. Gdzie one teraz są? Esmeralda zmarła wiele lat temu, ale jej córka żyje i ma się dobrze. Myślę, że mogłeś o niej słyszeć co nieco. Nazwałem ją panną wdzięczką. No, nie do wiary. Jest niezwykle uzdolniona. Widziałem raz jej występ. Wątpię, by zaakceptowała mnie jako ojca. Stawiłem jej matkę przed jej narodzinami, ale nic nie wiedziałem o ciąży. Wiedziałem, że złamie Esmeraldzie serce, ale zrobiłem to w imię nauki. Jakiś ze mnie głupiec. Młody człowieku, musisz mi z tym pomóc. Porozmawiaj z nią. Dowiedz się, czy jest jakaś szansa. Obiecujesz, że powiesz mi, gdzie jest złoty kątomierz, jeśli dzięki mnie spotkasz się z córką? Oczywiście, będę taki szczęśliwy. No,
Czyli w sumie jeszcze chwila i będziemy mieli załatwione, co trzeba. A póki co w sumie... Ze wszystkich rzeczy, które można ogarnąć, zostało chyba tylko tyle, co... I nic w sumie. Ale proszę, proszę. Moja teoria była jak najbardziej prawidłowa. Fajnie. Bardzo to jest takie... No, nawet można powiedzieć przyjemne, miłe. Kiedy teoria okazuje się prawdą. Co jednak w moim przypadku nie jest często, bo zazwyczaj moje teorie spiskowe, czy tam jakiekolwiek teorie są nieprawdziwe. I proszę, trupek przyjechał. Dobra. W takim też wypadku zobaczmy, co mamy jeszcze do zrobienia na szybko. Inkwizytora nic. Biskup jeszcze nie teraz. Wdzięczka potrzebuje perfum, że mi potrzebuje tego. Dobra, czyli w sumie... Damy radę ogarnąć w sumie 50 monet do czasu, kiedy będzie już spotkanie z kupcem, tak więc nie ma co się przejmować. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze. I chyba nawet można powiedzieć, że gra, nawet jeśli zmierza się ku końcowi, to najlepsze ma jeszcze przed nami. Cześć Osią, pa Osią. I w sumie ciekaw mnie, czy ten Osioł już do końca gry będzie taki sam, na zasadzie dawaj marchewki, do widzenia. Czy może wyjątkowo będzie to zrobione trochę sensowniej i dajmy na to w końcu podwyższy ceny i w ogóle. Dobra. Kolejny trupek i zaraz zobaczymy, co z nim zrobimy. Więc tak, ten trup... Oczywiście najpierw krew, tłuszcz. O nie, nasz grabarz Bob chce spać. Nie jest dobrze. Chociaż w sumie to nie problem. Nie no, super by był. Ale czaszkę też trzeba dla wąsza. Więc tak. Błąd chirurgiczny. W takim wypadku ja dziękuję. Nie będziemy pochowywać tego trupa. Zobaczmy ile. 8 palno. Dobra, da radę ogarnąć. Z jego popiołu będziemy mogli sobie jeszcze bardziej upiększyć potem cmentarz. To jest w sumie takie niby pocieszające, niby niepocieszające, bo to nic takiego dobrego nie wyniknie z jego truchła. Chciałem, czy sobie truchło to bardziej zwierzęce. Dobra, 8 palna. No i szybciej, bo po pracy nie mamy całego dnia. I w sumie zaraz już pora kończyć odcinka. Dobra. Ze wszystkich rzeczy najmniej potrzebuję chyba... W sumie nie wiem czego. Więc niech będzie, że wyrzucę krew. No i idziemy szybko spalić trupka, chociaż w jego przypadku to nieważne, kiedy to zrobimy, ważne, żeby to zrobić. I w sumie widzę, że tutaj limit ciał jest taki globalny, dopóki nie pozbędę się ciała, to następny nie przyjedzie. Okej. Dobra. W wolnej chwili między odcinkami na pewno tym razem przygotuję już 4 stosy pogrzebowe, takie na zapas. A póki co, spoczywaj w pokoju. I tak. Zapomniałem o dyniach, zapomniałem o rzeczach, żebym mógł ogarnąć wszystko dla wąsza w kwestii przynajmniej tych trupów naściennych. Chociaż w sumie te trupy naścienne to jeszcze nie wszystko, bo tam dużo rzeczy jest do zrobienia, czaszek mało. Ale to nie problem raczej. Energia ciągle będzie spadać, co jest trochę wkurzające, ale dobra, 4. W sumie mamy wszystko, to już teraz tylko odebrać dyńkę i będzie naprawdę dobrze. Tylko w sumie nie wiem, czy one są w tym miejscu, czy już gdzie indziej. Nie mówcie mi, że nie ma dyń srebrnych. No niestety, na to wygląda. Niestety wygląda na to, że naprawdę już nie mam srebrnych dyń. Oczywiście, że musiałem w ostatnim momencie sprawdzić, gdzie one są. Dawaj te 2 srebrne dynie. I zaraz produkujemy to wszystko, co tam chciał nasz kolega wąszu. Inaczej mówiąc, idziemy dalej z fabułą. Mając nadzieję, że właśnie uda się załatwić wszystko, co się miało udać załatwić. Dobra. A, i w sumie patrz, jak chodzę, to nie tracę energii. A, w
w ogóle przestałem tracić z nieznanych przyczyn. Dobra, ukrzyżowany szkielet. I w sumie dwa takie ukrzyżowane zwykłe, gdzie można zrobić. No bo to w sumie zaczniemy od takich. Żeby mi jeszcze potem te na ścianie będzie dobrze. Bo w sumie te zwykłe dają więcej punktów. I proszę, miejsce do składania ofiar już o wartości 5. Pomału robimy postępy. Pomału, aczkolwiek stanowczo. Dobra. Wyklejemy jedno winko. A, czyli po prostu to będzie spadało wiecznie do połowy. Biskupa pewnie jeszcze nie ma, to nie będzie można modlitwy robić. I w sumie tą modlitwą zakończymy już odcinka, bo... No jak mówiłem, obiecałem paru osobom, że będzie krócej. Więc niech i tak będzie. A, czyli jednak daje 20 zamiast 10. Chociaż wiecie co, nie, to nie ma sensu. Nie będę czekał już na modlitwę. Myślę, odprawię już samemu. A póki co, dziękuję bardzo. To był odcinek z Graveyard Keepera, no i trzymajcie się. Hej!